Panie i panowie, najlepsza polska dziennikarka Monika Laskowska. Nie wiem, co się wydarzy. No słuchaj, czy nie wiem, czy sobie robiłeś moją działalność, taka gwiazda jesteś? Nie, na raz usłyszałeś? Nie mamy słowa. Okej, tego nikt nie uzna. Ale co ma do Moniki Laskowskiej, tak jest. Dobra. O, przyszła księżniczka, będziemy pracować teraz. Dobra, będziemy komentować Monikę na wywiadzie na jakimś kanale. Widać, że angażuje się bardziej nawet niż w swój kanał. Tańczy. Jakieś zgrabne ruchy tutaj robi, żeby wyświetlenia były. Widać, że dziennikarz przeprowadzający z nią rozmowę jest zainteresowany tą oto osobą, czarnowłosą. I ciekawe, ile im zajdzie czasu, bo Monika jak się rozgada, jak ja z nią robiłem wywiad, to wyszedł 40 minut, także może być różnie. No, to tyle. Naura. Monika jeszcze sobie tu jakieś ploteczki urządza. Kurczę, a pracować nie ma kto. A ja marnuję czas, siedzę na kanapie, przyjechałem na złamanie karku, żeby jej pomóc. Ale Monika mówi, po co pracować, lepiej tutaj zagadywać do przystojniaków. No widać, kto jest profesjonalistą, a kto jest celebrytą, no. Siemaneczko widzowie, jestem operatorem Moniki Laskowskiej. I przyjechaliśmy na wrestling, żeby trochę ponagrywać. Jesteśmy tutaj 2,5 godziny, do tej pory mamy całe zero materiałów, a Monika zamiast pracować, to robi... Można przerzucić jakąś kamerę? No okej, no to robi tam wywiad. Tylko nie na swój kanał, także biznesmenka roku. Ładne kobiety, najlepsi sportowcy. It's green? Yeah, green. Fuck! It's crazy. Hey, it's tattoo. Yeah, tattoo. No. Yeah. No way. Really? Come closer. Sit. Look. Oh my. Sit there. God. Sit there. Come on. Did that hurt? What? Was that painful? Yeah, pain. Oh my. Very, very pain. God, that's fucking crazy. Yeah. This hurt. That must be. Yeah, I know it's tattoo. Wow, that in England that doesn't happen.